która się zwała Jagienka. Wiele z niej było pociechy, bo tłukła pupą orzechy. Opisał ją, że była taka, sam pan Sienkiewicz w Krzyżakach. Wpierw żyła w cnocie jak mniszka, a potem wyszła za Zbyszka. I wiodło im się hendogo, chociaż niestety ubogo, bo się pokończyły wojny, zaczął się okres spokojny. A rycerz, rzecz znana wszędzie, żyje z tego, co zdobędzie. Ruszył więc Zbyszko konceptem i spadł na taką receptę. Przywiesił na bramie druczek, że tu się orzechy tłucze. I od każdego orzecha zgarniał taryfę do piecha. Orzech laskowy, maleńki, to nie problem dla Jagienki. Mogła za jednym przysiadem skłuć całe pół kilo zadem. A gdy porwała fistaszka, zostawała z niego kaszka. Niewiele też większej troski przysparzał jej orzech włoski. Aż raz przybył jakiś młokos, przywożąc z Afryki kokos. I zwrócił się do Jagusi, że mu tę rzecz rozkuć musi. Spłoniła się żwawa łódka, wzięła dech, napięła łódka. Pomodliła się przelotnie i w kokos jaknie grzmotnie. Niestety twarda skorupa nawet przy tym nie zachrupa. Wrzasła jak już niebogłosy, podskoczyła pod niebiosy. I jak drugi raz przywali, a ten bydlak jak ze stali. Natomiast biedna dziewczyna zrobiła się całkiem silna. Oddech jej się jakby urwał, wymamrotała. O kurwa. Strasznie się zaniosła wyciem i się pożegnała z życiem. Proszę Państwa, wniosek. Na ogół umiemy rozgryzać własne problemy, lecz zagraniczne nowości dostarczają nam trudności.